Moi drodzy, widzicie, że zmieniła się scena, dzisiaj zmieniają się zasady. Nie tylko zwykłe walki, ale wielki turniej Grand Prix. Przywitajcie jednego z ważniejszych bohaterów tego widowiska, Malik! Maliku, jesteś tutaj z nami dzisiaj po raz pierwszy. Zajmiesz zupełnie inną pozycję, taką bardzo, powiedziałbym, honorową. Przejdźmy do sedna. Przywitajmy pierwszych bohaterów! Zanim zasiądę i zanim rozpoczniemy, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Niestety na tej gali najprawdopodobniej nie odbędzie się pojedynek Mini Majka, jako że jego przeciwnik ze względu na różne prawne problemy i zaniechania prawdopodobnie nie będzie mógł się pojawić w naszym kraju. Cokolwiek by nie było, przeciwnik dla Mini Majka jest szukany i myślę, że prędzej czy później zobaczymy ponownie walkę o pas niskorosłych. I tak jak wspomniał Arek Pawłowski, witamy mistrza świata w K1 Tomka Sarare w High League. Skąd zawodnik KSW, mistrz świata, wziął się teraz właśnie u nas? Siemanko, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, dziękuję za gorące powitanie. Tak, faktycznie gdzieś tam spadło to niejako jak grom z jasnego nieba, faktycznie propozycja w moim kierunku, żeby wziąć udział na tej gali, to wyraźnie podkreślę, na tej właśnie zbliżającej się gali czerwcowej. Freak fighty to nie tylko dymy. Bywają momenty, że programy są monotonne i nudne, a tak się składa, że mam dla was grę, która pomaga oderwać się od nudy i bezmyślnej codzienności pracy. A może masz dość korków, albo nie możesz znaleźć spokoju w domu. Zostań legendarny w Hero Wars. Jest to gra stworzona przez Nexters. Możecie grać zarówno w aplikacji, jak i w przeglądarce. Na przykład w pracy w drugiej karcie. Uważaj na szefa. To niezwykłe RPG, które wciągnie was na długie godziny i przeniesie do fascynującego świata przygód i niezwykłych bohaterów. W grze czeka na was porywająca kampania, która rozpocznie niezwykłą opowieść. Przygotujcie się na ekscytujące wyzwania, takie jak epickie starcia w mrocznych podziemiach z potężnymi tytanami, czy emocjonująca rywalizacja na arenie. Ponadto będziecie mieli okazję dołączyć do swoich przyjaciół i wspólnie stawić czoła potężnym bossom oraz rywalizować z innymi graczami. Hero Wars to szansa, by rozwijać swoje przywódcze umiejętności i wyłamać się spośród tłumu. Hero Wars to niezwykle rozwijająca się gra, która stale otrzymuje aktualizacje. Twórcy kładą ogromny nacisk na słuchanie graczy i społeczności, aby dostarczać dokładnie to, czego gracze pragną. Dlatego też Hero Wars zdobyło zaufanie ponad 100 milionów entuzjastów z całego świata. Zespół Nexters nie tylko kocha swoich graczy, ale również zapewnia im niesamowite doświadczenia podczas rozgrywki, które są po prostu nie do przebicia. A tak swoją drogą, właśnie teraz twórcy gry obdarowują nowych graczy 5 najwyższej klasy bohaterami. A kto jest 5? Przekonaj się, zanurzając się w świat gry. A to nie wszystko, otrzymasz również 600 szmaragdów i aż 30 tysięcy złotych monet. Daj sobie chwilę oddechu i stań się prawdziwym bohaterem. Skorzystaj z linku w opisie lub zeskanuj kod QR, aby zanurzyć się w świat Hero Wars. Dostałem propozycję walki sportowej z Michałem Pasternakiem na zasadach bokserskich. No właśnie, jak to się stało, Michał, że ty dopiero co walczyłeś z Piotrkiem Szeligą, minęły 3-4 dni i jesteś na następnej gali. Nie miałeś ani cienia wątpliwości. Rozumiem, że wszystko jest w porządku po walce i możesz automatycznie brać następne pojedynki. Nie, mam złamaną nogę, rękę, ale jednak będę walczył. Jak większość zawodników. Byłem ciekawy, jak doszło do tego, że dogadaliście się na boks. Doszliśmy do wniosku, że najlepszą formułą, żeby to stoczyć, to będzie właśnie boks w małych rękawicach. Rozumiem, że nie chciałeś się zgodzić na K1 przez osiągnięcia Tomka, czy po prostu nie pasowało ci? No bo boks jednak jest tą pochodą, nie ma tylko tych kopnięć. K1 to by było morderstwo. Chciałem Tomkowi trochę zrobić po złości, trochę mu namieszać, dlatego nie zgodziłem się na K1. Jestem odważny, ale nie aż tak odważny, żeby wyjść z Tomkiem w K1. Domyślam się, że ty masz podobnie z MMA. Tak, ja właściwie z góry wszystkich przeproszę za taki nasz anti-freak fight. Denis, pytanie do ciebie. Bardzo wiele osób czekało na walkę Labrygi z Załęckim, ale niewiele osób spodziewało się, że to będzie akurat ten Załęcki. Czy ty się cieszysz z takiego obrotu spraw, czy jednak wolałbyś skrzyżować rękawice z Denisem? Ja wchodząc do High League'a, no tutaj wcześniej miałem walkę z Karwatem Konradem. Następnie miał być Denis Załęcki, po nim Dawid Załęcki, następnie Kubiszyn, no i tak dalej, szczebelkami coraz wyżej. Widać, kto ma większe jaja, ma na tą chwilę Dawid Załęcki. Serdecznie chciałbym też oficjalnie w sumie podejść do Dawida. Chłopaki, spokojnie, nie mam złych zamiarów. Bić mu oficjalne piąteczkę i oddać mu szacunek za to. Piona Dawid.
Wracając do tematu, syn nie to, że nie ma jaj, tylko jest chory, nie? Jak wiesz? Ta walka się po prostu cały czas gdzieś odwlecza. Mogła się wcześniej odbyć. W sumie już dwa razy proponowałem mu, żeby odbyła się na tych galach. No, wyszedł z jego strony inny projekt. W każdym razie, no wiadomo, jesteś ojcem, będziesz bronił syna. Tyle. Dawid, ty traktujesz tę walkę jako swoją walkę, czy trochę jako bronienie syna, jak to powiedział Denis? Nie, ja syna nie potrzebuję bronić, on się sam wybroni. Jak przyjdzie na to czas, ja traktuję jako swoje wyzwanie i tyle. Natomiast jestem ciekawy, co sądzisz o tym, że Denis zaznaczył już nie jeden raz, że wedle niego powinno być na odwrót, że najpierw powinien walczyć z Denisem, a potem z tobą, bo to z tej waszej dwójki ciebie uważa za tego lepszego. Nie wiem, czemu tak uważa. Nie, może będzie cię po prostu syn chciał pomścić, no, w tej sytuacji. No nie wiadomo, czy będzie miał. Chcą mścić, jeszcze walka się nie rozstrzygnęła, spokojnie. Dobrze, mamy tutaj Edzia oraz Kora. Koro, ciebie tak wychudzonego nigdy jeszcze nie widziałem, ale najpierw zapytam Edzia, co to za stylowa, jak postać z Tekena wyglądasz trochę. Pozwól, że trochę odwlekę odpowiedź na twoje pytanie, bo ja mam taki mały problem z moim rywalem. Chciałbym zapytać może, ilu z was przed dzisiejszą konferencją kojarzyło, kim jest Koro? Niewielu, no właśnie. Nie odbierz tego, Kornel, jako atak w twoją stronę, ale ja mam taki problem, że jak ktoś się mnie pyta, z kim walczę, trenerzy czy ktokolwiek w klubie i mówię, z kim walczę, to nikt nie kojarzy i muszę tłumaczyć, że to jest taka i taka osoba, że wywodzi się z tego i tego, że zajmuje się tym i tym. No i za każdym razem muszę to tłumaczyć, więc stwierdziłem, żeby sobie ułatwić tę sytuację i nie musieć robić tego za każdym razem, to zechciałbym wam wszystkim tutaj obecnym, którzy nie kojarzycie Kornela, oficjalnie przedstawić mojego rywala i opowiem wam bajkę o Kornelu. Prosiłbym realizatora o włączenie nagrania. Teraz będą bajki. Jak to tu się trafiło? Kornel to chłopiec niegłupi i fajny. Bystrość jego jest jak kula przy nodze. Marzy o tym, by stać się popularnym. Niestety ciągle coś staje na drodze. Ruszył więc w podróż po wielką karierę. Chłopiec ten śliczny, co mieszka w Rzeszowie. Talentu muzycznego miał on niewiele. Więc zawojował bitwy freestyle'owe. Piął się po szczeblach kariery pomału, nawet dość szybko, jeśli mam być szczery. W pewnym momencie był najlepszy w kraju, gdy inni najlepsi skończyli kariery. Mimo to Kornel o jednym wciąż marzył. Najlepszym w historii być w bitwach na słowa. Wygrać w UBW z nich najwięcej razy. Niestety przestali je organizować. Stwierdził więc, że się gdzie indziej pokaże. I dostał walkę dzięki znajomemu. Lecz był tak nudny, że sami włodarze zapomnieli w ogóle o jego istnieniu. Próbował sił też w muzycznej karierze. Lecz klipy odbioru nie miały dużego. Zupełnie jak jego posty na Twitterze, które bawią jedynie jego samego. Zaczął więc błagać sławnego kolegę, by ten dał mu walkę, chociażby z litości. Błagał, obiecywał, że z wagi zejdzie, by zgarnąć choć trochę popularności. Dopiął więc swego i kontrakt podpisał, lecz federacja będzie rozczarowała. Liczyła w ciemno na trzeciego Denisa, a dostała najwyżej książkę Najmana. Gwiazdy raczej nie zobaczymy w nim, choć pamiętamy jego najlepsze wersy, z których ten najsłynniejszy brzmi. 2-14 sztos! Edzio, pozdro, jesteś najlepszy! Dziękuję, Kornelu, za te ostatnie słowa. Dziękuję. Bajka już jest dostępna na moim kanale na YouTubie, jakby ktoś przegapił któryś fragment. No to Koro. Widzę, że stale podtrzymujesz content pod swoją stałą 10-letnią widownię i dziwnie, że ogrywasz głównie materiał ze mną na tym, że się wspinam po freestylu, bez którego ty byś nie istniał. To po pierwsze, tak samo jak chociażby to, że masz piosenkę. Wstyd mi, że jestem freestylowcem, a robisz to, to jest jedyne w sumie, co robisz. Ale szanuję, przynajmniej w czymś masz po prostu skilla, chociaż w tych bajkach, więc nice. Natomiast co do outfitu, to też się zastanawiałem, bo widziałem Fagatę ostatnio w Gołcach. Myślałem, kupił sobie outfit za 7 koła, ale czemu akurat w Wólce Kosowskiej, to nie wiem. Wiesz co, ja chciałem dodać od siebie, że ten film naprawdę dużo starań i pracy pewnie to w to było włożone, z tego co się domyślam. I spodziewałem się trochę takiego bardziej pikantnego zakończenia, albo coś, co wywrze emocje. Ja przez cały czas oglądałem ten filmik i tak nie było tego momentu kulminacji. Na pewno jedna z ambitniejszych rzeczy, jaką widziałem od Edzia, to prawda. Natomiast family friendly content, myślę, że mu
nie pozwala na jakiekolwiek pikantne zakończenia, chyba że chodzi o streamy jego były i tam było naprawdę pikantnie, ale poza tym nic ze strony Edzia pikantnego nie widziałem, szczerze mówiąc. Ja wracając do tematu jego... A przytulaski z czuksem? ...outfitu, to chciałem powiedzieć, że jakby no spoko to, że ubrał się na tyle, wiesz, odznaczająco na tle reszty i to akurat props za to, więc jakby... Natomiast Edzio, właśnie powiedziałeś, że Koro jest znany tylko z freestylu, ale poniekąd ty wybiłeś się przecież na tym freestylu jako dwukrotny mistrz WBW z rzędu, jako wiesz, wielkie nazwisko. I różni was to, że ty wszedłeś na TikToka, a Koro dalej robi swoje. I czy uważasz, że... Bo tam użyłeś takich słów, że tutaj jest ktoś sławny, mówiąc o sobie samym. Uważasz, że to jest coś złego, że on dalej robi swoje, nie wchodząc właśnie w tą inną materię? Nie, i kompletnie jakby nie chodziło mi o to, żeby jakoś zdeprecjonować to, że ktoś jest znany z freestylu. To ja po chuj ta bajka. Jakbyś słuchał, co powiedziałem przed nią, to byś wiedział. Zawsze mogło być gorzej, zawsze mógł być list do Cerycy Katarzyny czy coś, nie? A propos jego kariery na TikToku, to was różni, to, że Edzio jest dużo bardziej rozpoznawalny teraz przez to wejście w TikTok. Nie myślałeś o takiej drodze? Jak oceniasz to, co robi Edzio? No ja zostałem przy bitwach freestyle'owych, bo po prostu czuję się bardziej bitewnym freestyle'owcem. Edzio widocznie wybrał mniej ambitniejszą drogę, jakby no z umiejętnościami, które posiadał na freestyle'u, postanowił sobie jakby, wiesz, że tak powiem, robić sztukę dla sztuki, jest to wiele prostsze. To jest jego wybór w sumie. Ja się pod tym nie podpisuję i w sumie takiego kontentu raczej bym nie robił. Tym bardziej, że tam wiesz, no nie wiem, jak mi coś nawet miga ostatnio na TikToku, jak sobie przeglądam, to nagle jest Edzio przebrany w sukienkę. No tu chociaż dla odmiany jest w spodniach, a nie w różowej sukience, czy w jakiejś peruce, także dla mnie to nie jest kontent, z którym się utożsamiam, ale no jak wybrał taką drogę, to widocznie pieniądze z tego idą duże. Ten kontent trafia do, po prostu do młodszych osób i nie jest to już takie, że tak powiem, ambitne, no... Spoko, ja nie twierdzę, że mój content na TikToku jest jakoś bardzo ambitny, ale to też nie jest tak, że ja wygrałem WBW dwa razy, a następnego dnia założyłem TikToka i zacząłem robić z niego hajs, tylko ja osiągnąłem już wszystko na freestylu, co chciałem osiągnąć i broniąc ten tytuł mistrza WBW, miałem długą jakby przerwę od bitew freestyle'owych do tego wejścia na TikToka, więc to nie jest tak, że, nie wiem, nie wyszło mi na freestylu i wszedłem na TikToka. I spoko, no nie będę polemizował z tym, że mój content na TikToku to jest raczej młodszy target, nie czuję się jakoś urażony tym, że Kornel tak twierdzi, bo taka jest prawda. Z jakichś tam innych ambitnych rzeczy, to jakieś tam swoje rzeczy poza TikTokiem, studyjne, koncertowe, cały czas sobie działam w tej kwestii. No na przykład Motyla na przedramieniu nagrałeś, więc faktycznie... Koro, ale nie wyciągaj takich rzeczy, bo to jest akurat uważam słabe z twojej strony, bo twierdzisz, że nie utrzymujemy takiego kontaktu na co dzień, żebyś się wstydził za to, co robię. Spoko, ale akurat w tamtym czasie utrzymywaliśmy kontakt i znałeś jakby całą sytuację zakulisowo i uważam, że mega słabe jest to, że znając to zakulisowo i będąc gdzieś tam w kontakcie ze mną przy okazji tych dram, widząc jak to naprawdę wygląda, nawet nie wiem, czy ci nie wysłałem go przed premierą jeszcze i no teraz... No wysłałeś i mówiłem, że osobiście bym tego nie wrzucał. No i przywoływać więc to teraz nie, jako nie jakieś argumenty... Więc nie mówię nic teraz takiego, że ja ci wtedy popierałem, że to było zajebiste, pewnie wrzucaj ja to stary, ja nie twierdzę, że mnie popierałeś, ale będąc jakoś osobą, która jest ze mną w kontakcie jako ziomek, teraz wywlekając to, żeby mi dopiec na konfie, uważam, że to jest słabe. Nie, ja ci tego nie wywlekam, po prostu powiedziałeś, że robisz muzyczne rzeczy poza tym. A ty mówię, przytoczyłeś przykład... akurat to, co daje największe pole do tego, żeby się ze mnie pośmiać i żeby jakąś szpileczkę mi wbić i to uważam, że jest słabe. Ja nie zamierzam ci wywlekać jakichś rzeczy, wiesz, osobistych, nawet takich, o których ludzie wiedzą publicznie, jeżeli znam je zakulisowo z tego, że jakiś tam kontakt mieliśmy, bo uważam, że to jest słabe. Jeżeli mamy dymić na konfach, to wolę opierać to na jakichś performance'ach i rzeczach, które są, wiesz, tutaj gdzieś mają miejsce. Koro przed chwilą powiedział coś, że przebierasz się, ja też tego nie wszystko z tego widziałem, w sukienki, w peruki i tak dalej. Robisz tak faktycznie? Zdarza się, że się przebiorę gdzieś tam na TikToka, owszem. XXI wiek, jak lubi. Siema, Dawid. Siemanko. Siemaneczko, cześć. Denis Lebryga chce zabrać głos. Jestem bo ciekawy. Schizofrenia mnie złapała teraz. Czy dla ciebie... Odkleiło mi się. Witaj w klubie. Ja wiem, że największy pazur oni pokazują zawsze we freestylu. Mamy mistrzów Polski, dwóch, jednych z najbardziej utytułowanych Polaków, jeżeli chodzi o freestyle. Tak więc panowie, myślę, że nie ma co tutaj czekać, tylko zapraszam was i robimy bitwę freestyle'ową, bo cały czat też o to prosi. Będą dwa bity, pierwszy z nich trwa 2 minuty, możemy już go włączać. 3, 4. Dobra, jedziemy. Ja zacznę. Raz. Yo, okej. Raz, łapy wawa, dawać. Ej. Ej, po pierwsze nie ma dziś stołów, prosta sprawka, bo Edzio by wchodził tak jak Malik w McDonaldach. A twoje TikToki to było przykre, już Pawłowskiego nigdy nie nazwę cringe'em.
Jego była świeci tak z kamerkami, bardziej niż Kanu na wywiadach buźkami. Widziałem te streamy, szału nie było, nawet Malik nie robił na nich wio wio. Ej, i twoja kariera powiem na bitach, mordo, szybko teraz znikasz. Byłaby świetna jak ta bajka na bitach, bez TikToka byłbyś tam gdzie Józef bratan bez Malika. Podobno rzucasz jakieś wersy na zajawce, najpierw cię zbije w gadce, potem cię zbije w klatce. Wiesz dlaczego tak walczyłem o ten limit na wadze? Bo waga to jedyne co zbijesz przy tej walce. A twoje skille? Jadę na bicie. Są jak twoje kalorie, ciągle na deficycie. I w tym momencie tego jestem pewien, Malik usiadł dzisiaj tak daleko, by nie siedzieć obok ciebie. I moja gadka mordo na bicie jest śliczna. Masz sobie tyle z freestyle'owca co Malik z prawiczka. I w tym momencie mordo jestem drogi. Łapy łapy, ta. Podniosły dwie osoby. Cześć. Yo, okej, okay. Yo, raz, okej, okay. Mordo, ty chcesz ze mną wygrać parterem i siłą, a przypomnieć ci walkę Karwata z Labrygą? Kogo ty sprowadziłeś do parteru, ziomek? Czuksa i byłą na klatce schodowej. A mini Mike wypadł z karty, homie, więc na tej gali jesteś jedynym niskorosłym. Yo, na bitach, a w trąbę to byś mordo dostał nawet od Nowaczkiewicza. Chociaż masz bardziej coś z Friza wśród znajomych, bo też w ekipie go trzymają, by ogarniał lody. Tak gadasz o tej byłej, ja nawijać umiem. Jak chcesz mordeczko, to ci dam do niej numer. W tym momencie ja rzucam teraz więcej punchy. Oglądał ją na streamie i sam stream mu nie wystarczył. Yo, to jest teraz hardkorowe. Wygrasz ze mną jak Denis Labryga zawalczy w piórkowej. Sprowadziłem do parteru, wchodzę na pętlę. Patrzcie na tego gościa, on jest impotentem. I powiem tobie teraz jedno pokrótce, więc jego penis nigdy nie zawalczy w stójce. Przejście, zmieniamy beat, jedziemy z drugim beatem i panowie, teraz walczycie po cztery wersy, ale waszym tematem jest Grand Prix, które odbędzie się już na drugim panelu, tak więc czekajcie, bo między innymi Stary Muran, Marcin Najman, któryś z was zaczyna, jedziesz koro, po cztery wersy, na temat zawodnicy Grand Prix. Okej, okay. raz. Ej, zazdroszczę tym z turnieju, powiem na zwrocie. Tam jest szalony reporter, a tu zjebany TikToker. Ej, będę jak reporter na scenach, zrobię sobie szczękę z napisem jebaciecia. Fajne premade'y, powiem ci na majkach. Wersy masz wykute jak zbroja Najmana dla Adamka. I to jest teraz opcja prosta, Najman, wykuj jemu zbroję, żeby też miał co obsrać. Ej, Daro Lew chyba też tam walczy tak szczerze, ale Edzia na wolno zjadłby jednym refrenem. Yo, a ja będę w czerwcu jak Daro, byku to mój rok, no więc idę po wygraną. Daro Lew, to jest na zwrotach, wygram z tobą. Daro Lew, to wywróżył starota. A co do Wii U, Wii U, jadę do czasu. Malika Wii U, Wii U, od ciebie dostało więcej hałasu. Mordo, ty nawet od Ludwiczka dostałbyś pierdol. Masz styczność z klatką, jak on w walce z anoreksją. A wygrasz ze mną na zwrotce, jak Jacek Murański zacznie robić family friendly content. Mordo, ja tu zgarniam propsy. A ty jak nie chcesz robić wagi, to se zawalcz z Pawłowskim. Ja tu mordo mam technikę, bo od ciebie nawet Pawłowski byłby groźniejszym przeciwnikiem. Dobra, jaka waga, wpadam sobie, zasuwam jak Super Mario, bo tu będzie niezła rozruba. Ej, i pijam niezła rozruba. Są sztosy, kabanosy i jedna paruwa. Jest szpunem ten drań, u niego na melanżach jak u Maria. Kreseczka siedzi bam, on wciągał z Najmanem i to jest przełom. Wciągał kreski z Najmanem, ale jakoś nie klepnęło. Po pierwsze to w klatce tyle razy ci wyjebie, ile razy Najman w życiu kończył karierę. Ej, pijam sobie kminto, bo jak wpadam to wiadomo, że tu wygrywam z tą piczką. Najman skończy karierę, mordo, co za as. Nie będziesz jak on, ty ją skończysz tylko raz. Ja twoja płyta, mordo, nawijam na pętlach. Twojej płyty nawet Najman nie chciał sobie przegrać. Edzio, nie mógłby mieć osobnego turnieju. Ciężko byłoby znaleźć siedmiu podobnych zjebów. Yo, a w czerwcu idę cię najebać. Trzy słowa dla Edzia, może dostaniesz rewanż. A ty jesteś policjantem, jadę z tematem. To jak Grandpi, bo w robocie zawsze stoisz z Lizakiem. I w tym momencie, mordo, wchodzę z wersem. Po ostatnim niepotrzebne, bo już mamy zwycięzcę. Koniec, koniec, moi drodzy. Wielkie brawa, chłopaki się bardzo postarali. Czad, lecimy z serduszkami. On freestyle'ował, Józef, on freestyle'ował. Józef, on freestyle'ował. Józef, ale powiedz, co, ale co złego powiedziałem, powiedz. Kurwa, wszystko widzę, ty. No to, no dobra, mogę ci powtórzyć ten wers. Powtórzyć mogę teraz? Jak powtórzysz, to ci, kurwa, obiecałem, że nie zajebie. Ale stary, słyszałeś ten wers, czy nie? A ty słyszałeś, kurwa, żeby Malik, że ja bez Malika nie istnieję? Nie, chodzi mi, że platformę... Wiesz, że miałem, kurwa, debiut swój u Kaliego na kawałku, kurwa, nawet nie wiedziałeś, nie sprawdzałeś, tak samo jak ja ciebie nie znałem.
Ale mówię ci, no słyszałeś ten wers czy nie? Powiedziałem, że Edzio bez TikToka. Już nawet nie pamiętam, co tam było, no stary, to jest freestyle tam. Pisałeś, nie pierdol, że to freestyle, no kurwa. Weju, weju! Witamy w Hajlik, Koro, witamy w Hajlik, siadaj sobie. Arku, ale ty się nie obrażasz za tę wersję. Nie, ja się totalnie nie obrażam, ja uważam, że to jest bardzo zabawne, że koleś, który waży tyle, co moje udo, myśli, że dałby mi radę. Nie zapytałem. Moi drodzy, na freestyle'u jest tak, że pytam, kto wygrał. Czat może pisać, ale hałasem nagradzamy tego, kto według z was wygrał. Więc pytanie, czy tę walkę wygrał Koro? Czy wygrał Edzio? Okay. Czy walkę wygrał Joseph? Joseph. A był na scenie najkrócej. To właśnie znaczy, że mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. Widziałem, że byłeś bardzo zaskoczony tym, że nagle Joseph Bratan pojawił się na scenie. Pojawił się, no widocznie go ugryzł ten wers. Może po prostu było coś na rzeczy, tak? Natomiast no ja już nawet nie pamiętam, co tam dokładnie było. Mam tylko nadzieję, że moja była nie wyskoczy na scenę za te wersy. Że on nie... To ty też byś tam... dostał w pizdę za to. Tam był jakiś wers, że nie istniejesz tak jak Joseph bez Malika, jeżeli dobrze tak, ja pamiętam. Tak, coś takiego. Ja powiem szczerze, że w tym całym wątku właśnie to najzabawniejsza sytuacja było to wyjście Josepha. Zaczynając od całej animacji i przebiegu całej sytuacji, to myślę, że Joseph był tą wisienką na torcie. Czyli trzeba go do bajki dorysować na samym końcu, tak? Tak, bo trzeba się też zrobić. Bo trzeba też dodać, co nie wszyscy i wtedy mogli... będziesz miał pikantne zakończenie na Hajlik 8. Którego ci brakowało, dokładnie. A też trzeba przyznać, bo nie wszyscy mogli to widzieć, że Joseph już wcześniej tutaj był w okolicach sceny, a dopiero pod koniec został na tę scenę wpuszczony. Duża różnica wzrostu. Jest, no. Panowie, ostatnie słowa do siebie. No ciężko, bo w sumie wygląda jak manekin z H&M-u i nie mogę się skupić. Bo mi make-up zrobili, to na następnej konfie powiem, żeby nie robili. Okej, no zrobiłbym ci dziecko w oktagonie, ale nie chcę, żeby miało takich rodziców jak ty. Widzę ciśnięcie po rodzicach wyniesione z bitew freestyle'owych. Nie, to było ciśnięcie po tobie. Puska dopada mnie, przyszła tu sama. Mimo, że staram się nie zagrać chama, nie siedzieć w oparach, choć lepszy